Witajcie drodzy, miło was widzieć po krótkiej, a może dłuższej trochę przerwie. Dwa tygodnie z jednej strony krótko, a wydaje się to, że to sporo czasu. Chciałbym poinformować was drodzy o takiej smutnym wydarzeniu. Z jednej strony smutnej, z drugiej jesteśmy pełni nadziei. Bóg odwołał do wieczności pastora Piotra Skoczylasa z Lublińca, 46 lat miał. Po operacji ścięgna dostał zator. I no jest to dla nas szokiem, coś niespodziewanego, ale też jest taka prośba, żebyśmy, jutro jest pogrzeb o 13 w Lublińcu, i żebyśmy się modlili o jego małżonkę, o córkę, aby Bóg ich posilił w tym trudnym czasie, drodzy. I może poproszę, żebyśmy pochylili głowy. Wszechmogący Panie, tak Ty widzisz wszystko, Ty nas znasz. Panie, nie rozumiemy wielu rzeczy, ale w Twoim ręku jest nasze życie, nasza śmierć, a Ty masz klucze śmierci, krainy umarłych. Dziękujemy Ci za Piotra, za jego służbę, Panie, tak błogosławimy jego żonę, jego córkę. Panie, Ty widzisz ten pogrzeb, który odbędzie się jutro, błogosław usługujących, prowadzących, ale daj, Panie, takie wsparcie, posilenie dla jego małżonki, dla córki. Niech, Panie, w Tobie znajdą pocieszenie, posilenie, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy ten czas. Amen. To wszystko pokazuje, drodzy, że nasze życie jest jak tą wika z nadzieja, jak para, jak mgła. Dziś jesteśmy, jutro już nas nie ma. I nie ma znaczenia nasz wiek, nie ma znaczenia, czy przeżyliśmy więcej, czy mniej. Po prostu w pewnym momencie musimy rozstać się, odejść z tej ziemi. Słowo Boże nam mówi, że nie odchodzimy w nicość, ale że każdy z nas, tak jak mówi kaznodzieja, kończy swoją księgę, że każdy z nas będzie musiał stanąć przed Bogiem, będziemy musieli zdać sprawę ze swojego życia, z tego wszystkiego, co mówiliśmy, co robiliśmy. Tak mówi Boże Słowo. Ja chciałbym kontynuować, właściwie podsumować nasze rozważania, które rozpocząłem przed wyjazdem na temat Bożej bojaźni. Powiedzieliśmy, tak Słowo Boże mówi, i powiedziałem, że temat bojaźni Bożej jest jednym z kluczowych tematów w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie. I jeśli ta bojaźń Boża jest w nas, to wiadomo, że ta bojaźń Boża będzie prowadzić nas do świętego, czystego życia. I nie będziecie musiał nikt pilnować, ale jeśli tą bojaźń Bożą masz w swoim życiu, ta świadomość Boga będzie chroniła twoje i moje życie od wszelkiego rodzaju zła. I ja może przypomnę, bardzo proszę Bolesława, żeby tutaj parę rzeczy, które zostały powiedziane. Zobaczcie, tutaj zacząłem od tego, że do tej bojaźni Bożej Bóg wzywa wszystkich ludzi, wszystkich wierzących i niewierzących. Inaczej mówiąc, Bóg oczekuje, że ludzie na tej ziemi zwrócą swój wzrok na Boga, zaczną myśleć o Bogu, jako Stwórcy, także w końcu jako swoim Zbawcy. I to wezwanie, które tutaj jest w Bożym Słowie, że służcie Panu z bojaźnią, weselcie się z drżeniem, złóżcie Mu hołd. Inny też fragment Bożego Słowa tutaj mówi, żeby wszystkie narody przyszły i bały się Pana, żeby z drżeniem złożyły Mu hołd. A więc i wierzący, i niewierzący. Ten psalm drugi, wiersz 11 mówi o nas wszystkich. List do Filipian koncentruje się na bojaźni Bożej, jaka powinna być w ludzie Bożym. Dlaczego mówimy o tym temacie? Dlatego, że dzisiaj to słowo bojaźń Boża jest takim niewygodnym, nawet w kościołach, nawet w chrześcijaństwie. Ja wiem, że to słowo bojaźń Boża i w Nowym Testamencie, i w Starym oznacza cześć, szacunek, jaki powinniśmy mieć wobec Boga. Ale tak jak oznacza cześć i szacunek, tak samo znaczy bojaźń,
bojaźń w tym pozytywnym znaczeniu, że okazujemy respekt, mamy obawy, aby czegoś niewłaściwego przed Bogiem nie zrobić, czegoś, co Bogu się nie podoba. Bać się Pana, to jest definicja Bożej bojaźni. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzieć zła. I przypowieści 8:13 jest taką definicją Bożej bojaźni. Czyli bać się Pana, człowiek, który boi się Pana, nienawidzi zła. Wiecie, problem jest w tym, że my nie wszystko, co jest złem, nazywamy złem. Nie wszystko, co jest grzechem, nazywamy grzechem, czy widzimy jako grzech. I tu jest największy problem, ale kluczem do tego, żeby mieć właściwe zrozumienie tego, czego Bóg nienawidzi, to jest poznawanie Boga, poznawanie świętości Boga, poznawanie Bożego Słowa. I dalej tam jest napisane, że Bóg mówi: nienawidzę pychy, buty, złych postępków i przewrotnej mowy. To jest definicja. Generalnie, jeśli boisz się Boga, będzie w twoim sercu nienawiść, niechęć, wstręt do tego, czego Bóg nienawidzi. Jak mówię, tutaj zwróćcie uwagę, zaznaczyłem pewne rzeczy, między innymi człowiek, który nie ma bojaźni Bożej, czy to, i to dotyczy i wierzącego, i niewierzącego, bo też niewierzący mogą mieć pewien respekt przed Bogiem, chociaż nie poznali Boga. Już jeśli chodzi o wierzących, to powinniśmy o tym wiedzieć. Tam jest mowa o tym, jak traktujemy osoby niepełnosprawne, kalekie. Jeżeli ktoś jest ślepy, pisze Mojżesz, a ty na złość stawiasz przeszkodę pod jego nogi, żeby się z niego pośmiać, jak on się wywróci, to znaczy, że nie masz żadnego szacunku dla tej osoby. To znaczy, że nie masz Bożej bojaźni w sposób bardzo praktyczny. Jeżeli nie szanujesz starszych wiekiem, jeżeli nie masz szacunku dla osoby starszej, to znaczy, wiecie, dzisiaj, dawniej za moich czasów, jeżeli się jechało pociągiem czy autobusem, to młody człowiek wstawał i ustępował miejsca starszemu. Dzisiaj starszy ustępuje młodszemu. Albo młodszy siedzi i w ogóle nie widzi takiej potrzeby, żeby starszej osobie ustąpić. Prosta rzecz. Albo kiedy wchodzisz gdzieś, kiedy widzisz starszą osobę, pytanie jest, czy ją witasz, czy mówisz do niej dzień dobry, czy masz szacunek wobec niej, jakiś taki zdrowy dystans. To są proste rzeczy, ale Mojżesz i w prawie mojżeszowym te rzeczy są napisane. I czasami muszę powiedzieć, że w kościele wierzący ludzie z domów, z rodzin wierzących mają problemy, dzieci, powiedzieć proste rzeczy. Przepraszam, proszę, dziękuję, witam, dzień dobry. Niby proste rzeczy, drodzy, a jednak one mówią, na ile znamy Boga, czy Go poznajemy z Bożego Słowa i czy mamy w sobie bojaźń Bożą. W biznesie tam jest mowa o rzeczach, żebyś nie miał dwojakiej wagi, żebyś nie oszukiwał, prawda, że jeżeli handlujesz, coś sprzedajesz, to tam Żydzi próbowali to wykorzystać, prawda? Ale to dotyczy całej dziedziny biznesu, cokolwiek robimy. Czy masz bojaźń Bożą? Czy rzeczywiście właściwie się rozliczasz? Czy próbujesz oszukiwać w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sprawie? Zobaczcie, niby proste rzeczy, a jednak wielu z nas musi się, że tak powiem, zastanowić, czy rzeczywiście znamy Boga, znamy tego, jak Bóg patrzy na takie rzeczy. Mówimy, a troszeczkę kłamstwa, troszeczkę oszustwa, troszeczkę manipulacji. To znaczy, że nie masz Bożej bojaźni. Postawa wobec biednych. Czy troszczysz się o słabych, o zostawionych, opuszczonych? Czy tak jak ten kapłan i lewita przeszli obok poranionego Samarytanina, prawda, bo oni mieli ważniejsze sprawy na głowie. A Bóg mówi, nie, masz być bliźnim dla tych, którzy są biedni, słabi, poranieni. Czy okazujesz im miłość, czy troszczysz się o ich życie, czy wychodzisz naprzeciw ich potrzebom? I czasami nie jest to takie jednoznaczne, ale jeżeli znasz Boga, który troszczy się o biednych, o słabych, o opuszczonych,
to jeżeli znasz Boga, gdzie w Biblii tak wyraźnie o tym jest napisane, sam starasz się być podobnym do Niego, takim jak On. Przez to okazujesz bojaźń Bożą, szacunek, szacunek wobec rodziców, szacunek wobec siebie nawzajem, w kościele, w domu, gdziekolwiek. To pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Bardzo praktyczne. Tu nie trzeba wielkiej filozofii. Przez to pokazujemy, czy mamy ten właściwy respekt wobec świętego Boga. Jest takie wezwanie w Bożym Słowie. To jest wezwanie dla nas wszystkich. To nie jest, słuchajcie, jakaś opcja. Biblia wyraźnie mówi, bój się Boga. Szanuj Go. Stój w bojaźni Bożej. I mamy wiele wspaniałych miejsc, które o tym mówią. Mądry boi się Boga i unika złego. Jeżeli otwieramy przypowieści Salomona i polecam wszystkim młodym ludziom w młodym wieku, przed którymi jest życie, przestudiujcie sobie przypowieści Salomona, choćby pierwszych, nie wiem, 8-10 rozdziałów, gdzie jest specjalne słowo skierowane do ludzi, którzy chcą w swoim życiu mieć szczęście, błogosławieństwo, sukces. Tam znajdziesz wiele fantastycznych rzeczy, przed którymi Bóg ciebie przestrzega, do czego cię zachęca, do czego cię wzywa. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Czasami ludzie robią głupstwa, bo widzą, że ktoś bezbożny przez oszustwo, przez jakieś czy kradzież nagle się wzbogaca. Bóg mówi, nie zazdrość im. Ty idź drogą prawych. Ty zachowuj czystość. Bój się Boga, bo przyjdzie dzień, w którym będziesz, staniesz przed Bogiem z całym bagażem swojego życia, z tym wszystkim, co zrobiłeś, tak jest napisane, że my wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusa i wszyscy musimy zdać sprawę ze swojego życia. Nawet jako wierzący, chociaż zbawieni jesteśmy z łaski i zbawienie jest z łaski, nie przez uczynki, to wezwani jesteśmy do tych dobrych uczynków, abyśmy właściwe, dobre rzeczy czynili. Dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Bojaźń Pana jest krynicą życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci, czyli krynicą, czyli z takimi źródłami życia dla człowieka, który szanuje Boga. Zobaczmy w Nowym Testamencie. Dobrze, żebyśmy się modlili o Bożą obecność w zgromadzeniu. Wiecie, ja wiem, że Bóg gwarantuje i daje nam obietnicę, że gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych, On tam jest. Ale też ważne jest, żeby zanim przyjdziemy do zgromadzenia, modlić się, Boże, daj nam przeżywać Twoją obecność. Tak? Wiecie, kiedy ta obecność Boża jest coraz większa, coraz potężniejsza, to okazuje się, że grzesznik, że człowiek, który jest na bakier z rzeczami Bożymi, będzie ujawniony. I tutaj nie chodzi o to, żeby kilku martwych padło w zgromadzeniu. Chodzi o to, drodzy, żeby to przekonanie, ta światłość, wiecie, bo my mamy często tak fajne zdanie o sobie, że nie widzimy, w jakim miejscu jesteśmy. Czy zbór w Laodycei nie uważał, że są w dobrym miejscu? Jesteśmy bogaci, wszystko mamy, niczego nie potrzebujemy, a Bóg miał zupełnie inny ogląd. Chodzi mi o taką obecność w twoim, w moim życiu, taką obecność w zgromadzeniu, że to nasze często dobre samopoczucie pęknie jak bańka mydlana i nagle zobaczymy siebie dla naszego dobra, jak naprawdę wyglądamy w oczach Bożych. I po co to jest? Po to, aby wzbudzić nas bojaźń, doprowadzić nas do upamiętania, do zmiany. Kościół zaś, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, Jezus wzywa, bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do Gehenny, do piekła, do miejsca wiecznej udręki. Tego się bójcie. A objawienie wyraźnie mówi, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Tak więc możemy sprawdzić siebie, czy rzeczywiście mamy bojaźń w naszym sercu i najprostszym takim sprawdzianem tego, że rzeczywiście
jestem, trwam w Bożej bojaźni, to jest, drodzy, to, że ja przestrzegam, zachowuję Boże Słowo. Kiedy otworzymy piątą księgę Mojżeszową, to tutaj wielokrotnie wezwanie jest w tym kontekście bojaźni Bożej do posłuszeństwa Bożemu Słowu. Bóg chce, żebyśmy byli posłuszni Jego Słowu. I tutaj w czwartym rozdziale, piątej Mojżeszowej, od 1 do 8, czytamy tak. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana waszego Boga, które ja wam nakazuję. I dalej tak, od czwartego wiersza. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą, zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który ja wam dziś nakazuję? I dalej w tym wiersz 10. O dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem, Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie, zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi, aby nauczali tego swoich synów. A więc Bóg mówi, jeżeli ty i ja nie zwracamy uwagę na Boże Słowo, nie studiujemy, nie poznajemy Bożego Słowa, to jak chcemy wzrastać w Bożej bojaźni? Jak chcemy nauczyć się bojaźni Bożej? Bóg posłał i dał nam tą księgę, to słowo, między innymi po to, abyśmy nie tylko wiedzieli, co Bogu się podoba i co nie, ale żeby to słowo utrzymało nas w takim szacunku, respekcie dla Boga, dla tego, kim On jest. Piąty rozdział, wiersz 32 i 33 także nam o tym mówi. Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał wam Pan wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło, abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść, abyś był przejęty, i tu jest u nas oddane słowem czcią, to jest to właśnie to słowo, abyś był przejęty bojaźnią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś długo żył. Tak więc widzimy, że że okazujemy bojaźń przed Panem wtedy, kiedy kochamy Jego Słowo, poznajemy Jego Słowo i czynimy Jego Słowo. Wtedy dopiero okazuje się, czy mamy bojaźń przed Panem, czy nie. Ja wielokrotnie o tym mówię, ale nie wyobrażam sobie odrodzonego chrześcijanina, Boże dziecko, które nie ma żadnego głodu Słowa Bożego, które nie regularnie nie karmi się Bożym Słowem. No bo jak będziesz wtedy prowadził swoje życie? Będziesz myślał, czy tworzył jakieś swoje własne teoria, a tu jest napisane, do tego słowa nic nie dodasz, od tego słowa nic nie ujmiesz. Będziesz dokładnie przestrzegał tego, co mówi Bóg. Przez to okażesz miłość do Boga, szacunek do Boga, czyli bojaźń Bożą. Kiedy będziesz poznawał i będziesz to respektował, będziesz przestrzegał i wtedy chodząc z Jego drogami, okazując Mu tą zbożną cześć.
tutaj nie ma jakichś niedomówień. Bóg jest bardzo rzeczowy i prosty w tym, co do nas mówi. Lecz ja patrzę na tego, mówi Izajasz, który jest pokorny, przygnębiony na duchu, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Pamiętacie, był taki król, ja już teraz nie pamiętam jego nazwiska, nie chciałbym zmieniać, który kiedy za czasów proroka Jeremiasza odnaleziono księgę powtórzonego prawa, kiedy przyniesiono mu tą, kiedy liderzy zaczęli czytać księgę i byli przerażeni, kiedy czytali o tym, czego Bóg od nich oczekuje, a jak wyglądało ich życie, ich duchowy stan. I przynieśli do króla, chyba Jojakim, przynieśli do króla tą księgę, aby mu to pokazać, że jest wielki gniew Boży nad ludem z powodu tego, że nie przestrzegali, nie honorowali, nie szanowali Bożego Słowa. Wiecie, co on zrobił? On wziął, bo to była zima, paliło się w kominku, on wziął, odcinał po kawałku ten papirus i wrzucał do pieca i palił to. Okazał całkowite lekceważenie, pogardę dla Bożego Słowa. Wiecie, że dla niego dobrze się to nie skończyło. Nie mogło się skończyć, bo Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Ale to pokazuje mój stosunek do Bożego Słowa, moje podejście, moje zamiłowanie i też posłuszeństwo Słowu pokazuje w praktyczny sposób, mogę się sprawdzić, czy jest we mnie bojaźń, czy kiedy Słowo Boże do mnie coś mówi wyraźnie, czy we mnie to wzbudza czasami obawę, drżenie, że Boże, a ja tutaj coś nie tak zrobiłem, a może tutaj. To uważam jest coś jak najbardziej właściwego. 2 Tymoteusza, 3 rozdział od 15 do 17 wiersza, znamy dokładnie, całe pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc jeżeli Bóg coś mówi w swoim słowie, czasami lubimy naciągać i naginać te prawdy Bożego Słowa. A Bóg mówi, nie rób tego, nie spieraj się, nie buntuj się, uczyń tak, jak Bóg mówi, nawet jeśli do końca nie rozumiemy wszystkich Bożych działań. Powiedziałem, że istotnymi cechami bojaźni Bożej, słuchajcie, chciałbym, żeby te trzy rzeczy się we mnie rozwijały i w każdym z nas. Życzę wam to sobie i każdemu z nas, jak tutaj jesteśmy, właściwe pojęcie świętości Boga i Jego charakteru. Izajasz, kiedy przyszedł przed oblicze Boże, pamiętacie Izajasza 6 rozdział od 1 do 8, kiedy miał objawienie chwały Bożej, kraj szaty Bożej, tam wychodził z miejsca najświętszego i tam serafini, którzy wołali święty, święty, święty. Zwróćcie uwagę, serafinowie, te postacie anielskie, ognie płonące, którzy dosłownie serafin oznacza płonący, mieli po dwoma rękoma, czy dwoma skrzydłami zasłaniały swoje oczy, dwoma skrzydłami zasłaniały swoje stopy, na dwóch skrzydłach latały, czyli stały w bezpośredniej obecności Boga, czystego, świętego i one nawet zakrywały i oczy, aby nie patrzeć bezpośrednio na świętego, nie byłyby w stanie może znieść jego oblicza, jego wielkości, jego świętości, zasłaniały swoje stopy i na dwóch latały. Nieustannie wołały święty. Pamiętacie apostoła Jana w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, kiedy Jan jest na wyspie Patmos i ma widzenie Jezusa, tego, który jest uwielbiony. Apostoł Paweł mówi tak, my już nie znamy Jezusa według ciała. Mówi, ale i kiedy Jan go widzi, ten Jan, który opierał się w wieczorniku o pierś Jezusa, tam jest napisane, i padłem jak martwy przed nim. I tam jest przepiękny obraz Jezusa, jego płonące nogi, jego twarz lśniąca jak słońce, jego oczy jak płomienie ognia. On nie mógł znieść tej chwały.
Jezus go podnosi, pozwala mu stanąć przed sobą, mówi, nie bój się. Wiecie, chodzi o coś takiego, żebyśmy mieli to zrozumienie, to pojęcie. I to nie przychodzi o tak sobie, drodzy. To przychodzi wtedy, kiedy ty i ja idziemy przed oblicze Boga gdzieś w swojej komorze, zamykamy się i jesteśmy przed obliczem Boga, szukamy Go, modlimy się, On tam objawia swoją świętość. I wtedy to nas, wiecie, to co przedtem robiłeś, nagle mówisz, już tak nie będę robił. Bo nagle dochodzi do ciebie, że to wcale nie było takie dobre, jak ci się wydawało. To przy tej pojęciu świętości przychodzi to coraz większe zrozumienie tego, co Bogu się podoba, a co nie. Przenikliwe poczucie Bożej obecności. Czyli nie dam rady nigdzie uciec przed Bogiem. Gdziekolwiek bym się nie chciał ukryć. Czy wysoko w kosmosie, czy pod ziemią, w grobie. Nie dasz rady. Gdziekolwiek będziesz na obliczu tej ziemi, tam Jego wzrok, On bada wszystkich ludzi, On wie wszystko o nas. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim, mówi Dawid w Psalmie 139. Dokąd? Nieustająca świadomość naszej odpowiedzialności. To jest to, co wspomniałem w Kaznodziei. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, każdą rzeczą tajną. A drugi Koryntian mówi, wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. A więc wszystko będzie. Ta świadomość, jestem przed Bogiem odpowiedzialny. Dzisiaj ludzie mówią, a kto mi co tam będzie mówił? Kogo ja będę słuchał? Jestem niezależny i tak dalej, samorządny, nie? Ale kiedy jesteś Bożym dzieckiem, to wiesz, że jesteś zależny od Boga, wiesz, że jesteś zależny od innych w Kościele. To sprawia w nas, że ja zdam sprawę ze swojego chrześcijańskiego życia przed Bogiem. Dzisiaj tak zwróciłem uwagę na tą przypowieść o talentach. Jeden dostał 5, inny 2, trzeci 1. I ten, co pamiętacie, co dostał ten jeden talent, zakopał go. I jest wielu ludzi w Kościele, którzy tak po prostu są, ale nie włączają się, nie angażują się, nie poświęcają się. Ja tego nie rozumiem. To jest wielkie niebezpieczeństwo, bo możesz stracić ten jeden talent, który masz. I możesz być rozczarowany, kiedy staniesz i Pan mówi, nie znam cię, człowieku, bo miałeś mi służyć, miałeś... Wiecie, jest takie słowo, apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, że Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł. Już nie żyjesz dla siebie, żyjesz dla Chrystusa, dla Bożego Królestwa, dla pożytku Kościoła. Czy to chodzi o różne dziedziny, służbę, finanse, wszystko. Ty powinieneś mieć udział w tym wszystkim, aby służyć darem, talentami, które mamy. Jak wzrastać? W bojaźni o tym mówiliśmy. Bądź zdecydowany. Zacznij więcej myśleć. Boże, ja chcę tej bojaźni. Tam Słowo Boże przy powieściach wyraźnie wzywa nas, abyśmy obrali bojaźń. Mieli w niej upodobanie. Inaczej mówiąc, abyś się rozsmakował. Czy żeby bojaźń Boża, cześć dla Boga, respekt była taką wonnością w twoim sercu, w twoim wnętrzu. Wyznaj grzech braku bojaźni Bożej w swoim życiu. Proś Pana, zgodnie z obietnicą, proście, a będzie wam dane. Studiuj to zagadnienie w Bożym Słowie. A później Psalm 34, bardzo ważny, który nam mówi o takiej szkole nabywania Bożej bojaźni. Strzeż swojego języka od zła, od niewłaściwych słów. Odwróć się od zła, czyń dobrze, szukaj pokoju. I na końcu rozmyślaj nad przymiotami Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Studiuj to zagadnienie, to jest to, co... I ostatnio mówiłem o rezultatach Bożej bojaźni. Wymieniłem te rezultaty. Święte życie, bojaźń prowadzi nas do posłuszeństwa. Im więcej bojaźni, więcej posłuszeństwa Bogu, Bożemu Słowu.
Abraham to jest niesamowitym człowiekiem. Brat Wojciech ostatnio o tym mówił, na to wskazywał. Wiecie, być gotowy oddać swojego syna, swoje dziecko na śmierć. On nie miał wątpliwości, że Bóg do niego mówi. On był gotów to zrobić. I wtedy pamiętacie, kiedy on to był gotów zrobić, a Bóg go powstrzymuje, bo to była próba, doświadczenie. I ktoś kiedyś napisał cały artykuł w Gazecie Wyborczej, czytałem, to był taki, jak taka historia w ogóle może być, jak dzieciom można czytać takie historie. Ale ktoś nie rozumie przesłania. Oto Bóg nie chce ofiar z dzieci, z ludzi, w ogóle to było karane śmiercią. To była próba, ale też to była zapowiedź, że sam Bóg, Ojciec, odda swojego jedynego Syna na śmierć za twoje i za moje grzechy, za grzechy całej ludzkości. Sam. A Jezus sam dobrowolnie powiedział, mówi tak, że nikt mi go życia nie odbiera, ja go sam daję. To była decyzja Ojca i decyzja Syna Bożego, którzy oddali za nas swoje życie. A więc to, co wydarzyło się tam na górze Moria, było proroczą zapowiedzią tego, co wydarzyło się 1800 lat później na krzyżu Golgoty, na tym miejscu, gdzie to się miało właśnie dokonać. Prowadzi nas do świętego życia, do posłuszeństwa Bogu, do przyjaźni, udziela nam mądrości. Wiecie, jeżeli jest w nas bojaźń Boża, będzie w nas coraz więcej takiej Bożej mądrości, że będziemy wiedzieć, co jest właściwe, co nie jest właściwe, jak postąpić, aby było właściwie. Prowadzi nas do uczciwości, do prawości. Sprawia, że nasza chwała będzie miła Bogu, bo nie zawsze chwała, którą Bogu oddajemy, jest Mu miła. Jeżeli tkwimy w jakichś rzeczach niewłaściwych przed Bogiem, no to próbujemy czasami coś robić, ale w tym Bóg nie ma upodobania i Boże Słowo wyraźnie o tym mówi. Prowadzi nas do ufności Bogu, prowadzi nas do pokory przed Bogiem. I podsumowując dzisiaj na koniec, parę myśli jeszcze, że są kapitalne obietnice dla tych, którzy chodzą w bojaźni Pana. I możemy te obietnice brać dla siebie, kiedy wzrastamy, chodzimy w bojaźni Pana. Popatrzcie, tutaj jest taka obietnica w psalmie 25, ja bym chciał, to, żeby to było przeczytane. Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu on wskazuje, jaką drogę wybrać. Dusza jego trwać będzie w szczęściu, a jego potomstwo posiądzie ziemię. Ale pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na to Boże prowadzenie. Jeżeli jesteś człowiekiem, który boi się Pana, to wiedz, że możesz liczyć, że Bóg pokaże ci drogę, którą masz iść w różnych sprawach twojego życia, gdzie masz pracować, gdzie masz się uczyć, gdzie masz mieszkać, przy wyborze partnera życiowego. Możesz prosić Boga o kierownictwo i Bóg obiecuje, że wskaże ci drogę, że będzie czuwał nad tobą, będzie pilnował twoich kroków. Nawet jeżeli pójdziesz w niewłaściwym kierunku, on będzie ciebie sprowadzał z powrotem na właściwe tory. Jeżeli któryś to człowiek boi się Pana i dalej uczy go, jaką wybrać drogę, będzie przebywał w szczęściu. Człowiek, który boi się Pana, ma zapewnione Boże prowadzenie. Dalej jest, chcę kontynuować ten fragment Bożego Słowa, bo tu jest kilka obietnic. Nie tylko, że będziesz prowadzony, ale będziesz miał szczęście ty i twoje potomstwo. Tu jest obietnica, że on sam będzie przebywał w szczęściu, wiersz 13, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Potomstwo jego odziedziczy ziemię. To jest ta sama obietnica, która zawarta jest w psalmie 103, wierszu 17, gdzie jeżeli człowiek chodzi w Bożej bojaźni, to jakby
odbierasz, że Bóg będzie błogosławił ciebie, Bóg będzie błogosławił twoje dzieci i nawet Bóg będzie błogosławił kolejne pokolenia, twoje wnuki będą błogosławione. W Psalmie 103, wierszu 17 jest napisane: łaskawość Pana na wieki wobec Jego czcicieli, czyli tych, którzy się Go boją, a Jego sprawiedliwość nad synami ich synów. Nad synami ich synów. A więc jeżeli chcesz oglądać błogosławieństwo nie tylko swojego życia, ale swoich dzieci, swoich wnuków, trwaj w Bożej bojaźni. Chodź w Bożej bojaźni, czyli chodź w tym respektowaniu Bożego Słowa w swoim życiu, wzrastaj w tym posłuszeństwie wobec tego, co Bóg mówi i będziesz doświadczał Bożego błogosławieństwa, nie tylko prowadzenia, ale Jego błogosławieństwa, ty, twoje dzieci, twoje wnuki. Jeżeli macie wnuki i macie wnuczki i to jest coś fajnego na, że tak powiem, już w późniejszym wieku. Wnuki i wnuczki są czymś pięknym dla nas już, że tak powiem, którzy już powoli kończymy swoje życie. To jest taki jak to nazwać, no, taka wisienka, taki cukierek, prawda? To jest fajnie, jak one gdzieś tam nagle słyszysz za oknem szczebiocą i wołają dziadek i babcia, nie? Że one już są. Ale masz obietnicę, ja chcę to oglądać. Ja się modlę nie tylko o błogosławieństwo nadal dla moich dzieci, ale modlę się o błogosławieństwo dla moich wnuków i wnuczek. Prawie każdego dnia po imieniu wyznaję przed Bogiem każdą z tych osób i modlę się, aby Bóg ich błogosławił. Amen. Bo to jest ta łaska od Boga, ta możliwość. Jesteś kapłanem Boga, jako kapłan Boga. Bez względu na płeć. Mężczyzna i kobieta. Jesteś kapłanem Boga. I dane ci jest błogosławić swoją żonę, męża, dzieci, wnuki, prawnuki. Tu jest wyraźnie powiedziane. Dla tych, którzy się Go boją, Jego sprawiedliwość będzie nad synami i nad synami ich synów. Trwajmy w tym. Są wielkie obietnice dla tych, którzy boją się Pana. Dalej, tam jest napisane, tu jeszcze w tym 25 psalmie, zwróćcie uwagę, kolejna obietnica, społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Ja już, ta społeczność jest dana, ta społeczność, możemy ją odnieść do Bożej przyjaźni, bo niektóre tłumaczenia oddają to słowo jako: Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją i powierza im swoje przymierze. Czyli stajesz się przyjacielem Boga. To jest dokładnie to, co Jezus powiedział do uczniów w 15 rozdziale Ewangelii Jana, w wierszu 14. Jesteście przyjaciółmi moimi. Ale pamiętacie, jaka jest dalsza część tego wiersza? Jeśli czynić będziecie, co wam przykazuje. Stajesz się przyjacielem Boga. Jeśli masz bojaźń Bożą, będziesz respektował Słowo. A więc stajesz się przyjacielem Boga, bo przestrzegasz Jego Słowa. Jesteś w przyjaźni. Więcej, Bóg powierza ci swoje, wchodzi w przymierze z tobą i ze mną. Tak jak Dawid właśnie w Księdze Samuela tak pięknie mówi, że przymierze wieczne zawarł ze mną, pod każdym względem ułożone, zabezpieczone, ale tam wcześniej jest napisane, że on trwał w bojaźni Bożej. On chodził w bojaźni Bożej. Słuchajcie, to przymierze jest tak wielkie, że mamy też obietnicę, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, mówi nam o tym pierwszy list do Tesaloniczan, kiedy mówi o czasach ostatecznych, że dzień Pana, który przyjdzie, was, pamiętacie, co tam jest napisane? W 5 rozdziale, was nie zaskoczy. Bo już nie jesteś w ciemności duchowej,
ale jesteś w Bożej światłości, w Bożym Królestwie, znasz Pana, chodzisz z Nim w przyjaźni i w momencie, im bliżej, kiedy On przyjdzie i zanim rozlegnie się głos, On będzie już nadchodził, ty i ja w naszym duchu będziemy słyszeć, oto Pan przychodzi. Ten dzień, ja to przeczytam to słowo, żebyśmy mogli to usłyszeć tak, jak to tam jest napisane, ale kiedy to się stanie, kiedy ty i ja trwamy w tej przyjaźni, czyli trwamy w Bożej bojaźni, trwamy w respektowaniu Bożego Słowa. Wy zaś, bracia, nie jesteście, może w kontekście, sami bowiem, 5 rozdział 1 Tesaloniczan, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, dodam siostry, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. A więc jednych zaskoczy, ale dlatego, że ty i ja trwamy w przyjaźni z Bogiem, w bojaźni Bożej, w respektowaniu Bożego Słowa. I w tym musimy, tego musimy pilnować dla samych siebie. A także, jak słyszeliśmy, aby Boże obietnice, także i błogosławieństwo spoczywały na dzieciach, na wnukach naszych, na kolejnych pokoleniach. A więc jest to obietnica przyjaźni z Bogiem. Jest też obietnica dobroci Bożej. Bóg objawia swoją dobroć tym, którzy się Go boją. Będziesz doświadczał Jego dobroci. Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co boją się Ciebie i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. Psalm 31, wiersz 20. Będziesz doświadczał Jego dobroci. Ta dobroć, tu jest napisane też w Psalmie 103, wierszu 11, lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Więcej, ten psalm w kontekście dalej mówi, że ta dobroć polega na tym, że doświadczysz Jego przebaczenia. On odpuszcza wszystkie twoje winy. Dalej, On będzie cię ochraniał, On będzie chronił twoje życie. W Psalmie 34, wierszu 8 jest napisane, że anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją. Będziesz w szczególny sposób chroniony. Nawet życzenia Twoje Bóg jest gotów wypełnić, bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów i wypełniasz życzenia tych, co boją się Twojego imienia. Psalm 61,6. Będziesz doświadczał wybawienia z różnych opresji i trudnych sytuacji. Psalm 85, wiersz 10. Zaiste bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją. Niech chwała Jego zamieszka w naszej ziemi. Będziesz doświadczał i masz obietnicę Jego miłosierdzia, litości. Jak się lituje Ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. I na koniec chciałbym jeszcze jedną rzecz wspomnieć. Jest tego może trochę więcej, ale chciałbym wspomnieć, że bojaźń Boża idzie jakby, sprawia, że będzie w tobie i we mnie coraz głębsze zaufanie do Boga. Będziemy ufali Bogu. Ci, którzy się Go boją, oni też są tymi, którzy ufają Bogu w każdej sytuacji. Psalm 31, wiersz 20 mówi, jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Tym, którzy ufają Tobie. I mogłem zauważyć w Bożym Słowie, że kiedy masz bojaźń Bożą, będzie w Tobie rosło zaufanie wobec Boga, wobec tego, kim On jest, wobec Jego ochrony, Jego troski o Twoje i o moje życie. Zobaczcie, kwestia bojaźni Bożej, jeżeli ją posiadasz, będziesz nabywał mądrości Bożej,
będziesz uświęcał swoje życie, będzie wzrastała ufność ku Bogu w twoim sercu, tylko dlatego będziesz odbierał Jego dobroć, Jego błogosławieństwo z powodu tego, że okazujesz bojaźń przed Panem. Słyszałem, że Piotr Stabla tutaj głosił w niedzielę o Kalebie, tak? O Kalebie miał piękne słowo, ważne słowo, bardzo dobre. Ale wiecie, dlatego, że była bojaźń Boża w sercu Kaleba i Jozuego. Mieli innego ducha i byli gotowi iść i posiąść ziemię, tak jak Bóg im kazał. A cały Izrael nie miał Bożej bojaźni, miał strach przed ludźmi. I mówili straszne rzeczy przed Bogiem. I Bóg mówi 40 lat. Dobrze wiecie, że Bóg nawet w sądzie okazuje łaskawość, bo mógł, to pokolenie nie weszło do ziemi obiecanej, ale ich dzieci weszły. Bojaźń Boża. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Powstańmy, drodzy. I chciałbym, żebyście pomyśleli o tym, o tej nauce Bożego Słowa, o bojaźni Bożej. Jeżeli ktoś robił sobie notatki, czy coś zapisywał, to bardzo dobrze. Obierz bojaźń Pana. Podejmij świadome kroki. Podejmij pewien wysiłek i pracę, aby nabywać bojaźni Bożej. Bo wiecie, życie i czas tak szybko upływają i nie możemy nie robić żadnych duchowych postępów. Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty wzywasz mnie, każdego z nas, Twój lud, do bojaźni przed obliczem Twoim. Panie, my chcemy mieć błogosławieństwo. My chcemy doświadczać Twojej świętości. Chcemy się, Panie, rozkoszować Twoją świętą obecnością, która będzie nas uwalniać od wszelkich naszych upadków, grzechów, obciążeń, trosk. Chcemy wejść, Panie, przed Twój majestat. Ale, Panie, przemieniaj nasze serca, dotykaj naszych serc, oczyszczaj nasze serca, abyśmy mogli, tak jak Izajasz, wejść głębiej, zbliżyć się przed Twój majestat. Abyśmy mogli zobaczyć to, czego teraz nie widzimy, co mógł On zobaczyć. Biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Panie, potrzebujemy być w Twojej świętej obecności. Pomóż nam wzrastać w bojaźni. Pomóż nam obierać bojaźń Twoją, Panie. Dotykaj naszych serc. Niech, Panie, kiedy głoszone jest Słowo, kiedy czytamy Słowo, Boże, niech pojawi się w nas takie drżenie, taki respekt, Panie, wobec tego, co Ty mówisz, Boże. I takie badanie samych siebie, czy trwamy w prawdzie, czy nie. Pomóż nam, Panie, potrzebujemy i modlimy się teraz o to w imieniu Jezusa, abyś udzielił to mnie, każdemu z nas, więcej i więcej, Boże, dla chwały Twego imienia, Jezus. Halleluja, amen.